Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo miło powitać Cię na naszym spotkaniu. Dzisiaj jest już bardzo, bardzo późno. Na mitycznej Atlantydzie już dawno jest po zmroku. Jednak chciałabym dzisiaj przedstawić dla Ciebie symbolikę naszego 106. spotkania w ten czwartek. Aby było jeszcze dużo, dużo czasu, by się idealnie przygotować. Jak wiesz, od naszego 101. spotkania do 109. spotkania przechodzimy przez temat przemiany i transformacji i są to już takie przesłania, nazwijmy je tak, z wyższej półki. Dla tych, którzy już długą drogę mają za sobą. Jeżeli jednak jesteś osobą, która dopiero jest tutaj po raz pierwszy albo dopiero zaczyna naszą podróż, to wykorzystaj ten czas, bo gdy masz dostęp na tydzień, na miesiąc lub na rok, masz dostęp do wszystkich poprzednich naszych spotkań, wszystkich ceremonii. Mają one taką nazwę ceremonią, ponieważ mają bardzo wzniosły przebieg. Przechodzimy przez cały proces, najpierw oczyszczenia, podwyższenia wibracji, aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, połączenia z danym miejscem mocy, a później krok po kroku do tematu danego spotkania. I każde oczywiście spotkanie jest inne. Masz dostęp do nich wszystkich, są one wszystkie w archiwum na tej stronie, która jest podana poniżej. Jeżeli jednak jesteś ze mną już długo, 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 to czujesz tą gotowość i możemy zaczynać temat naszego spotkania w czwartek. Po naszym ostatnim spotkaniu, numer 105, jestem pewna, że jesteś już na etapie poszukiwania Twojego wewnętrznego mistrza. Czyli nie tego szukania na zewnątrz, ale szukania tej mądrości w Tobie. I wiesz, że nasze 106. spotkanie jest w pewnym stopniu kontynuacją, ponieważ tematem będzie eremita i diabeł. To dopiero ciekawe połączenie, prawda? Eremita to jest ten, który w tym czasie eremickim, i tak pięknie to pasuje do tego, co mamy w tym momencie, wyrusza na samodzielne poszukiwania swojej indywidualności, swojej niepowtarzalności, tych wszystkich skarbów, które są ukryte głęboko w Tobie, poszukiwaniu wewnętrznego światła. Ten eremita wyrusza w ciemne korytarze, do jaskiń, głęboko, głęboko do podświadomości, by odnaleźć światło w sobie, by odnaleźć mądrość w sobie, by odnaleźć w sobie wszystko to, co najważniejsze. Eremita często jest niezrozumiany przez świat dookoła, który jest uwięziony w materii, tym symbolicznym diable. Bo eremita myśli inaczej, eremita mówi inaczej i eremita działa inaczej. On ma inną świadomość, nazwijmy to tak. Ale gdy ten eremita wyrusza na to poszukiwanie tych swoich wewnętrznych skarbów, przechodząc przez te ciemne korytarze, może zdarzyć się tak, że pierwszą istotą, którą spotka, będzie diabeł. Wiesz, że gdy ta karta w tarocie się pojawia, to większość ludzi czuje strach. Ten diabeł, to ciemne, to czarne. Tak dokładnie, i diabeł ma również to znaczenie. Ten świat materii, trudny. Trudne życie, ciężkie życie, szare, bure i ponure. Trudy dnia codziennego. Ale jak ja to mówię, diabeł leży w szczegółach, bo diabeł ma również inne oblicze. Ten diabeł króluje w materii, w świecie materii, czyli tutaj na ziemi. I on może być nie tylko wrogiem, ale może być również przyjacielem. Jak to przyjacielem? Tak, bo to właśnie dzięki niemu uczysz się najwięcej. Często zadajecie mi takie pytania: Pani Mario, dlaczego moja dusza ma tak ciężko, ma tak trudno? Dlaczego jestem tutaj na ziemi, w tym ciele materialnym?
bo najlepsi uczniowie otrzymują najtrudniejsze zadania. I dusze, które są na wyższym poziomie, często przychodzą tutaj na ziemię, by doświadczyć tego spotkania z diabłem. Z tym światem materii. Tym światem, w którym można wszystko zmaterializować. Jeżeli materializujemy coś świadomie, to materializujemy piękne rzeczy. I wtedy to życie tutaj na ziemi może być bardzo piękne, wyjątkowe. Ale większość ludzi nie ma tej świadomości i materializuje rzeczy, których nie chcą. Biedę, strach, niepewność, trudności, brak miłości. Wszelkiego rodzaju bariery, góry nie do pokonania, kamienie na swojej drodze. Na naszej 106. ceremonii dowiesz się, jak mądrze materializować, jak wysiewać to, co naprawdę chcesz zbierać, a nie tak jak większość ludzi, że wysiewają nasionka perzu, a chcą zbierać słodkie melony. Na naszej 106. ceremonii poznamy wszystkie przesłania, które dotyczą dokładnie tego czasu, spotkania z diabłem, gdy wchodzimy do podświadomości, jak to zrozumieć, jak wykorzystać tą wiedzę, by stworzyć z Twojego życia wszystko to, czego pragniesz. Niech więc nasze spotkanie będzie dla Ciebie kluczem wtajemniczenia, jak żyć tutaj w materii i jak wykorzystać prawa materii, by zmaterializować tutaj na ziemi wszystko to, co jest zgodne z Tobą i wszystko to, co pragniesz zmaterializować. Drugim naszym przesłaniem na czwartek, na dokładnie tą samą 106. ceremonię, tym razem z kart Lenormand, Madame Lenormand, mamy mój świetlisty wskaźnik, jak ktoś z Was go nazwał, rózgi i lis. Ten lisek, chytrusek. To jest ten, który ma w sobie ten ogień, wewnętrzny ogień. I tak wyszedł o poranku i no, ma zamiar upolować koguta, prawda? Ten kogut tutaj już czeka i obserwują się wzajemnie. I można zrozumieć to w ten sposób. Ten lisek jednym okiem patrzy w kierunku koguta. To jest takie przesłanie dla nas, by zawsze mieć nasze marzenia na oku. Fokus na cel. Ale drugim okiem patrzę na te rózgi. Jakie może mieć to znaczenie? No rózgi, od razu się to kojarzy z biczem, z karą, wymierzeniem kary, czymś negatywnym. Te rózgi w tym znaczeniu, ponieważ oczywiście są witki brzozowe, którymi nasi dziadowie, pradziadowie oczyszczali swoje ciała, szczególnie na wiosnę, ale nie tylko. Ale tutaj, w tym znaczeniu, mamy rózgi jako karę. Na naszej 106. ceremonii będziemy bowiem mówić o przyczynie i skutku. Że każde nasze działanie, tak jak ten lisek wie, bo lis jest bardzo mądry, że każde jego działanie, gdy coś robi, to jest to przyczyna i każde ma jakiś skutek. Jeżeli więc upoluje tego koguta, no to czekają go rózgi. Bardzo skomplikowane przesłania, prawda? Na ten czwartek. Jestem jednak pewna, że Siła Wyższa poprowadzi mnie idealnie i przekaże Ci całą tą wiedzę. Bardzo prosty sposób, który uda Ci się idealnie zastosować w Twoim życiu, by mądrze materializować, wysiewać wszystko to, czego naprawdę pragniesz, co pragniesz zebrać, ale również zrozumieć, że wszystkie Twoje poprzednie działania, ta przyczyna wywołała pewien skutek. I idealnie wykorzystać tą wiedzę, aby w przyszłości robić to, czyli taką przyczynę wywołać, jaki skutek pragniesz osiągnąć. Do zobaczenia w ten czwartek i przeznacz na to spotkanie minimum godzinę, bo na pewno będzie trwało przynajmniej godzinę, bo przesłania są długie, ważne i wielopłaszczyznowe. Widzimy się wkrótce, usłyszymy się wkrótce i jeszcze może przed czwartkiem
Gdy masz dostęp na tydzień, miesiąc lub na rok, masz dostęp do wszystkich poprzednich ceremonii. Wróć sobie do całej serii ceremonii od 70 do 79, ponieważ tam mamy przesłania, które dotyczą królewskości, korony, czyli wynosić głowę wysoko, by ci korona z głowy nie spadła. I te wszystkie przesłania są bardzo ważne, ponieważ ten czwartek wrócimy troszeczkę do tego tematu, tej korony, oczywiście nie w tym znaczeniu, które mamy teraz wszędzie dookoła w naszej globalnej świadomości, chociaż jest to wszystko powiązane, ale w tym znaczeniu korony, która łączy Cię z wszechświatem i która pomaga Ci uzyskać energię i później połączyć je z Ziemią, zmaterializować to tutaj i teraz na Ziemi. Czyli przygotuj się idealnie i wróć do 70 spotkań. Możesz obejrzeć wszystkie, a możesz wybrać tylko jedno lub dwa, szczególnie te, gdzie mówimy właśnie o królewskości, gdzie mówimy o tej wyjątkowej energii, o tym, jak działać z tej pozycji osoby, która nosi koronę na głowie, czyli również oczywiście czakra korony. Do zobaczenia, Twoja Maria Bukarti.